cokolwiek. Proszę bardzo. Waszej współpracowniczkiem. Witam świętą rodzinę Szczęść Boże. Niech się darzy po Bożemu w całym waszym wcale nieprostym życiu. Musimy się aż ustawić, tak? Witajcie w Betlejem, w domu chleba. Zrodzone dziś Boże dziecię także na was czeka. Anieli z nieba już u niego byli. Pasterze także swe dary złożyli. Pójdźcie za mną. Proszę, 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 proszę. Wielki dzień. Tak niewiele rozumiem. Bóg człowiekiem. Ja jego opiekunem. Bóg, nieogarniony ludzkim rozumem, znajduje się w moich ramionach. Warmińska ziemia wiele trudnych chwil przeżyła, ale Bogu i Maryi zawsze w sercu wierna była. Dziś o Panie pielgrzymuję do stóp Twego Syna. Proszę, by ta mała boska dziecina pozostała wśród wszystkich tych ludzi. Niech miłosierdzie w ich sercach obudzi. Niech dzielą się z innymi dobrocią i wiarą. Niech dają siebie spokojnie do ofiary. Królowie, przejdźcie na tę stronę, dobrze, bardzo proszę, chodźcie tutaj. Przejdźcie na tą stronę. Na tą stronę, na drugą stronę. Wróćcie się w tę stronę. Królu, z dalekich krajów przed wami, pokłon oddajemy, głowy pochylamy. Darze składam ci złoto, oto ono, weź się proszę. Jest to złoto czynów prawych i czystych, pełnych oddania dla drugiego człowieka, na które tak wielu ludzi na tym świecie czeka. Pani, taki przybywany jest mój narodzenie, ale wierzę, wierzę mocno, że nesz zabawienia
niska źródła, uwielbiana jednego Boga, płynie z nieba, nieustannie swoje świętych Bogów. Królu nad królami, która miłość do ludzi, niech ich w naszych sercach miłosierdzie obudzi. Mirra, niech oczyści grzechy tego świata, aby ludzie dojrzeli w bliźni swego brata. Tylko oczami wiary możemy odkryć sens tego wydarzenia, że Bóg stał się człowiekiem po to, aby każdy mógł mieć życie wieczne. Nie ma przeznaczonych i odrzuconych. Każdy jest wybrany i każdy powołany. Ty też. Wybierz miłość w Jezusie Chrystusie. Ta miłość nigdy Cię nie odrzuci. Przyjmuje Cię takim, jakim jesteś. Pamiętaj, tam, gdzie w ludzkim sercu wygrywa dobro, tam zawsze rodzi się Bóg. Ciągle, na nowo, szuka swojego Betlejem. Szuka często i wytrwale, ale w końcu się rodzi. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za tę liczną obecność na tym orszaku Trzech Króli. Cieszę się ogromnie, że mogę być razem z Wami i przeżywać te podniosłe wydarzenia, które przez tę inscenizację mogliśmy zgłębiać ciągle tę samą tajemnicę, jakże ważną dla nas. Myślę, że każdy z nas dostrzegł jakąś prawdę, która dla niego jest ważna, usłyszał jakąś myśl, która dla każdego z nas może stanowić pewien program na ten rozpoczęty już rok. Tak wiele było zdań tutaj przypominających nam to, co nas wspólnie zobowiązuje i zaprasza do otwarcia się na drugiego człowieka, do naśladowania tych trzech króli, którzy idą za światłem po to, żeby szukać tego, co najważniejsze, co jest prawdą, która może poprowadzić każdego nas w życiu. Myślę, że przeżyliśmy wszyscy i przeżywać będziemy jeszcze te wspaniałe treści. Bardzo serdecznie życzę, aby ten rok, który rozpoczyna się takim pięknym, wspólnym wydarzeniem, żeby był dla nas zawsze tym, co nas łączy, tym, co nas ubogaca i zachęca do tego, byśmy w życiu potrafili wprowadzać naszą codzienność, to, co dla nas wszystkich jest ważne, to, co nas łączy i wspólnie buduje. Bóg zapłać organizatorom za piękne inscenizacje i myślę, że jeszcze będziemy mieli w ciągu roku wiele zdarzeń, które będziemy mogli wspólnie tak radośnie przeżywać. Chcę także złożyć Królowi Wszechczasów, chcę złożyć także dar, który myślę, że będzie przydatny do tego, aby szerzyć dobro, prawdę i łączyć ludzi między sobą miłością. Szanowni Państwo, chciałbym się bardzo gorąco przyłączyć do życzeń księdza arcybiskupa, bo dzisiejsze wydarzenie już po raz czwarty mamy wspólnie możliwość świętować. Wydarzenie niezwykłe, jakże ważne dla nas wszystkich. Również serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim artystom i organizatorom z księdzem Michałem Tunkiewiczem na czele, bo przecież ich
wielkie zaangażowanie, codzienna praca pozwalają nam cieszyć się wspólnym świętem. Dziękuję gorąco i serdecznie wszystkim rodzinom olsztyńskim, że możemy wspólnie to obchodzić, bo przecież rodzina dla nas wszystkich jest najważniejsza. Również na tym nowym, bo już przecież mamy nowy 2017 rok, pozwólcie Państwo, że w imieniu własnej wspólnoty samorządowej złożę Wam jak najlepsze życzenia, spełnienia wszelkich marzeń, radości, dużo miłości i przede wszystkim zdrowia. Dla również wspaniałej pary króla złożę dar od nas wszystkich, od wspólnoty samorządowej. Niech służy rozwojowi tej wspaniałej rodziny. Dziękuję. Moi kochani, pokój i dobro, bądź dobry jak chleb. Mówić po panu prezydencie i arcybiskupie nie jest tak łatwo, ale postaram się do was uśmiechnąć tą oto symboliczną rąką chleba. I zanim stąd odejdziecie, Panie Jezu wraz z Maryją i Józefem, bądźcie w naszych chatach, tam gdzie was pragniemy, aby nam nigdy, ale to nigdy tego chleba nie zabrakło, a żebyśmy zawsze w świętym pacierzu szukali schronienia. A święty Jakub, patron naszego miasta i błogosławionej nadziei, aby nam zawsze wlewał otuchy do serca. Nasi wolontariusze, Caritas Arcidiecezji Warmińskiej, której mam ten zaszczyt jako brat Albert patronować, będą wam, kochani, chlebem dawać. I żeby żadna opuszczynka mi tu nie została. Jednemu dajcie miłość, innemu dajcie dziękuję, trzeciemu dajcie proszę, a jak trzeba, to i powiedzcie przepraszam. A zatem bądźcie dobrzy jak chleb, który leży na stole, do którego można podejść, ułamać, nakarmić się i przekazać go innym. Bóg wam dobry zapłać, ja będę w niebie, to troszkę o was dobrego tam powiem. Pokój i dobro, bądź dobry jak chleb. Sebastian, prosto idziemy. Proszę, idziemy. Dobra. Teraz ten, tak, przejdźcie sobie, ten, tak. Proszę, uwaga! Przepuśćcie wolontariusza! Na kromeczko! Na kromką chleba! Idziemy! Panie, łączmy się wszyscy do wspólnego śpiewu pastoralki z Krzywibus. To jeszcze nie koniec, to jeszcze nie koniec orszaku. Zapraszamy was pomalutku wszystkich tutaj pod scenę. Zapraszamy wszystkich pod scenę. Już za chwilkę. Już mają. Tak. Już macie. Zobacz się w par. Już za chwilkę. Proszę, wspólny kolonec. Mamy kolędy. Znowu się pójdę ja do niego, poproszę o niego. Pójdę ja do niego, poproszę o niego. Daj nam Boże dziecię, pokój na tym świecie. Hej, kolęda, kolęda. Już kochani, formujemy szyki. Formujemy szyki, podnieście ręce. Jest Magda, jest ksiądz Michał, uwaga! I tutaj za pierwszą parą ustawiamy się para za parą i bardzo pomału, księże, bardzo pomału, trzy razy wolniej, pomalutku ruszamy z polonezem. Na trzy. Nad wiekami kupa.
i do wspólnego poloneza. Uwaga! Para w lewo! Para w prawo! Para w lewo! Para w prawo! Dzielimy nasz korowód na dwie części. Prawo czy lewo? I raz, dwa, trzy. Poloneza! Czas zacząć. Pod komorzy ruszaj z lekka, zarzuciwszy wyloty kontusza i wąsa odkręcając, podał rękę Zosi, a skłoniwszy się z lekka, pierwszą parę prosi. Za pod komorzy szereg pary się gromadzi, dano hasło, gra muzyka, on prowadzi. Dzielimy, kochani, korowód na dwie części, para w lewo, para w prawo. Hasło chciałem się stało. Mieszkało między nami. Znajdzie urodzony, poza kolędkę lato. Pięknie, kochani, jeszcze ostatnie parę, niech dołączą, niech dołączą. Wszyscy się zmieścimy, plac jest wielki. Już idzie pierwsza para pod komorzy. Za chwilkę zejdziemy się, zejdziemy się. Uwaga, uwaga, pierwsza para, prosto idziemy, podnosicie ręce wysoko, a druga para wchodzi do tunelu, pięknie. Kochani, zobaczcie, już skomplikowane figury geometryczne w naszym orszakowym polonezie. Zapraszamy, kochani, kolejne pary do wspólnego zatańczenia poloneza. Uśmiechnięty. Idziemy, idziemy cały czas prosto. Kto wychodzi z tunelu, idzie prosto. Korowód troszeczkę zwolni. Korowód troszeczkę zwolni. I raz. Pamiętajcie, kochani, polonę zatańczymy na trzy. Pamiętajmy o dyganiu. Na raz. Na raz. Pięknie, schodzimy się do środka. Podnieś rękę, proszę Cię, błogosław ojczyznę miłą. I kochani, łapiemy się za rączki, idziemy w czwórki. Czwórkami przez sam środek. Wspieraj jej siłę swą siłą. Zobaczcie, król śpiewa, król prowadząc korowód śpiewa głośno słowa kolędy. Włączmy się wszyscy, tańczymy, śpiewamy, od razu robi się cieplej. Cóż masz niebo nad ziemiami, Bóg porzucił szczęście swoje. I raz! Troszeczkę zwolnimy, korowód troszeczkę zwolni, a my dzielimy! Czwórka w lewo, czwórka w prawo. Znowu pięknie, dwie części korowodu schodzą się, zawijamy do środka, łączymy się w ósemki! Coraz bardziej pokaźny ten nasz korowód. Zawijamy z drugiej strony. Chodźcie, chodźcie, jest dobrze, jest dobrze. I łączymy się za ręce, idziemy w stronę słońca. Zobaczcie, szesnastkami, całą szerokością Placu Solidarności. Raz, dwa, trzy. I pomóżmy, słuchajcie, klerykom, pomóżmy śpiewem. Uwaga, zatrzymujemy się, tańczymy w miejscu i raz, dwa, trzy, i raz. Pamiętajmy, to jest w polonezie najważniejsze. I kochani, ostatnia, najprzyjemniejsza figura naszego poloneza. Panowie, którzy prosili niewiasty do tańca, stają naprzeciw nich. Pan naprzeciw pani. Panowie przyklękają na jedno kolanko, całując w dłonie swoje niewiasty i w ten sposób dziękując za połowę, za nos, ogromne brawa!
ogromne brawa, dziękujemy Wam za tego poloneza, ale to jeszcze nie koniec. Zapraszamy teraz wszystkich pod scenę. Zapraszamy pod scenę, tam kolejne punkty naszego orszaku trzech króli. Zapraszamy bliżej sceny.